Cześć, tu Darek. Zastanawialiście się kiedyś, czym jest prawda i jak do niej dotrzeć i po co w ogóle jest potrzebna? A może czy w ogóle jest potrzebna? No, ja ostatnio miałem sporo do czynienia z tą tematyką. Na blogu już chyba kilka miesięcy temu recenzowałem książkę Prawda Michaela Palina, a wczoraj byłem na sztuce Prawda Rzeszowskiego Teatru, bo tak. Michael Palin bierze na bary prawdę w dziennikarstwie, a teatr opowiada o prawdzie w relacjach międzyludzkich, w małżeństwie i w związkach. No i obydwie te książki dochodzą do niezbyt ciekawych konkluzji, które niestety ja muszę potwierdzić. Studiuję dziennikarstwo jako przyszły dziennikarz i już chyba się pogodziłem z tym, że prawdy, dociec do prawdy jest praktycznie niemożliwością. Weźmy dla przykładu prostą sytuację wypadku samochodowego i tam, gdzie będzie 5 świadków, tam będzie 10 wersji zdarzenia, nie mówiąc już o tematach pobudzających wyobraźnię i pobudzających emocje. No, zadaniem dziennikarza chyba powinno być jak największa obiektywność i danie głosu wszystkim stronom sporu. Być może z tego wyjdzie coś, co jest najbliżej prawdy. No i chyba nie możemy się obrażać na to, że prawda jest jak dupa, czyli każdy ma swoją. Nie udowadniać komuś na siłę, bo najprawdopodobniej i tak tego celu się nam osiągnąć nie uda. A wy, jak sądzicie, uważacie, że takie podejście jest dobre? No to by było tyle na temat książki, natomiast sztuka była o wiele ciekawsza, ponieważ niesamowicie przewrotna. Tam prawda została postawiona jako coś negatywnego, natomiast kłamstwo przedstawione jako wyraz miłości i troski o drugą osobę, co było niesamowicie przewrotne i niesamowicie prawdziwe. Po prostu komedia wzbudzała salwy śmiechu, ale był to chyba trochę śmiech przez łzy, no bo mieli rację. No tam padło takie słowo, że gdyby ludzie sobie prawdę mówili, to by żaden związek, żadna para nie przetrwała. No już się nie chcę zagłębiać w takie szczegóły, no ale wejście dla przykładu relacje takie mniej intensywne i mniej ważne, jak po prostu zwykłe koleżeństwo na Facebooku. Mieliście taką sytuację, że robicie jedno, a myślicie co innego, na przykład dajecie lubię to, a myślicie znowu jej się przytyło, albo lubię to, a wygląda ładnie, bo stanęła bokiem, albo lubię to, znowu, a myślicie, znowu się chwali tym złomem, tym samochodem wypucowanym, a jakby tam puknął go jakiś wiaterek, to by się rozleciał na 10 części. Gdyby Facebook pokazywał to, co naprawdę myślimy, to po prostu mogłoby z tego wyniknąć jakieś zamieszki na ulicach. Gdyby każdy się dowiedział o tym, co inni sobie myślą, więc to kłamstwo jest faktycznie chyba takim buforem w relacjach międzyludzkich i takim zimnym okładem na czasami zbyt rozpędzone emocje i przemyślenia, więc tym bardziej się nie ma co obrażać na to, że takie zjawisko występuje. I książki o tytule Prawda, czy sztuki teatralne o tytule Prawda traktować z przymrużeniem oka, bo wiadomo, że tej prawdy niestety nie ma i trudno do niej dotrzeć. I chyba dobrze, że nie udaje nam się czasami dotrzeć, bo ja bym nie chciał wiedzieć, co naprawdę sądzi o mnie cały świat, bo bym zwariował. Wolę się cieszyć z łapek w górę, które na pewno mi dacie po tym filmiku i z subskrypcji, które także na pewno dacie. Uznam, że dajecie mi te oznaki dlatego, że mnie lubicie, a nie dlatego, że liczycie na to, że się ośmieszę w kolejnym filmie. Więc cześć, do zobaczenia, do usłyszenia w kolejnych filmach, wywiadach, recenzjach. Do zobaczenia.